Marcin Skalik, tuż po wygranej, imponującej wygranej na Spartan Fight 4. No chyba właśnie udowodniłeś tą podręcznikową nieprzewidywalność tego sportu i że należy walczyć do samego końca. No dokładnie, z tego co słyszałem i zresztą czułem, przegrywałem tą walkę, ale to dlatego, że nie słuchałem swojego narożnika. Zacząłem w ostatniej rundzie słuchać swojego narożnika, efekt widać było od razu. Tak. Powiedz, te ciosy, które otrzymałeś od swojego rywala, było tam, czy to był knockdown ewidentny, czy to po prostu, nie wiem, znaczy, co szczerze, poczułem ten cios i zachwiało mną, on poszedł na mnie, dlatego mnie obalił, ale byłem przytomny cały czas, pokazywałem sędziom, że mogę walczyć dalej, także no, mam dosyć mocną szczękę, aczkolwiek mówię, odczułem ten cios na pewno. To jesteś takim, zdaje się, slow starterem właśnie. Bardzo często widziałem twoje pojedynki i twoi rywale mocno napierają. Ty czekasz, przyspieszasz, no i wygrywasz. Czwarty raz z rzędu, zdaje się. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. No ale tak, no to tak jak mówisz, jestem takim slow starterem. Nie mogę trochę wejść w te pojedynki od razu, tak od pierwszej rundy. No będę na pewno pracował nad tym, żeby to poprawić, ale no jak na razie się na szczęście udaje, ale jest nad czym pracować. Bardzo ładnie widziałem, z klasą zachowałeś się względem swojego rywala. Popsułeś plany miejscowej publiczności, no, nie podobało bardzo. Im się to ewidentnie, ale moim zdaniem, jeżeli chodzi o twoją klasę i klasę publiczności, która nie potrafiła cię zaakceptować, no to oni dzisiaj przegrali. Znaczy wiesz, ja nie będę komentował publiczności, no publiczność jak... Emocje. Jest jaka jest emocje, wiadomo, to jest ich zawodnik, nie? Pewnie u mnie byłoby to samo, aczkolwiek no co no, ja jestem zawodnikiem, przyjechałem się tutaj zabawić, tak naprawdę powalczyć, pokazałem swoje umiejętności, no i nie wiem... Nie wiem, no to są tylko emocje, no myślę, że nie zasługiwałem na to, żeby mnie wygwizdać. Powiedz na koniec, co się zmieniło w twoim stylu, że po dwóch porażkach z rzędu teraz masz 4 wygrane? Wiesz tak co... Tak było, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tak było. No co się zmieniło? Na pewno przygotowanie ogólnie. Trochę zacząłem troszeczkę z innymi zawodnikami pracować. Do innego klubu się przyniosłem, chociaż w swoim Bedradzim oczywiście zawsze mam wsparcie i ten. Tylko że po prostu nie miałem tam zawodników w swojej wadze kategorii wagowej do sparowania. Przyniosłem się do Wordoxów Gliniec. Tak. Od razu widać efekty, prawda? Widać. Gratuluję w takim razie i do zobaczenia jak najszybciej. Mógłbym jeszcze podziękować sponsorom. Oczywiście chciałbym podziękować po pierwsze wszystkim, którzy trzymają za mnie kciuki. Mojej wspaniałej dziewczynie, która jest zawsze za mną i mnie naprawdę mega wspiera. Całemu mojemu narożnikowi, Łukaszowi, Norbertowi, Bartkowi, Tomkowi, całej ekipie z War Dogsu, z klubowi Sokodu, gdzie się teraz przygotowywałem tak samo. No, oczywiście z wszystkim swoim sponsorom, firmie Screenex, która mnie mega wspiera, firmie Fighter Shop i firmie Octagon Wear oczywiście. Gratuluję jeszcze raz w takim razie. Dziękuję.